Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie. Corocznie rozpoznaje się to u około 350 do nawet 700 tysięcy osób rocznie. W Zawierciu w trosce o mieszkańców władze miasta zaangażowały się w projekt, który ma na celu ratowanie ludzkiego życia. Jest to taka akcja, którą zaczęliśmy w zeszłym roku i cały czas ją kontynuujemy. Próbujemy zdobyć jakieś środki zewnętrzne na zakup defibrylatorów. Chcemy je umieścić na terenie miasta Zawiercia. Jednym z fundatorów jest na przykład Optopol, który dostaliśmy defibrylator, umieściliśmy na dworcu poczekalni. Wiele lat temu wcześniej już dostaliśmy z firmy Avwood, który jest na wyposażeniu w tej chwili radiowozu naszego Straży Miejskiej. Zakupiliśmy też z własnych środków defibrylator jako Urząd Miasta i on jest na osirze, na korytarzu. Defibrylatory umieszczone są też w budynku portierni CMC Poland oraz krytej pływalni. Z apelem, jaki zwróciliśmy się w zeszłym roku do zakładów tu na terenie miasta, odpowiedziała nam CMC, która zakupiła 3 defibrylatory, 2 mają na terenie zakładu, 3 również jest z tym, że on jest na portierni tutaj przy ulicy Piłsudskiego. Automatyczny defibrylator zewnętrzny to wysoce specjalistyczne, niezawodne urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi każdą osobę przez procedurę bezpiecznej defibrylacji. To jest na sytuację awaryjną. Chcemy, żeby on był, żeby wszyscy ludzie wiedzieli, że coś takiego jest. Do czego to służy? To jest naszym marzeniem, żeby każdy w Zawierciu też wiedział, co to jest za urządzenie, w jakich okolicznościach można go użyć, że ono może uratować komuś życie. Dostępność do urządzeń w Polsce jest jeszcze mała, a świadomość społeczeństwa w tym zakresie znikoma. Najważniejszym zadaniem będzie więc edukacja i specjalistyczne szkolenia w tym zakresie.